I tak, drodzy Państwo, budzimy się wspólnie o poranku wnet. Mamy godzinę 8:33 i mamy już połączenie z kolejnym gościem. Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador RP na Łotwie, a także w Armenii. Specjalista od między innymi Rosji, Chin, polityki zagranicznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ambasadorze, my za moment połączyłem się z korespondentem Radia Wnet, który przebywa obecnie w Krematorsku, ale codziennie jeździ do Bachmutu, do Soledaru, tam pomaga przy ewakuacji cywilów. Proszę powiedzieć, z tych informacji, które do nas płyną, z informacji z frontu, dlaczego te miejsca są tak ważne strategicznie dla Rosji i jak pan ambasador sądzi, jaka przyszłość czeka Bachmut, Soledar? Myślę, że tutaj mamy do czynienia z dwiema kwestiami. Czy te miejsca są strategicznie ważne dla Rosji? Tak, są istotne, aczkolwiek nie są bardzo ważne. Ja sądzę, że Rosjanie w tej chwili w dużej mierze toczą wojnę propagandową, również na użytek własnego społeczeństwa, i zapowiedzieli zajęcie całego terytorium Donbasu, tego regionu ukraińskiego, a zajęcie Bachmutu jest dość kluczowym elementem do tego, żeby ten teren Donbasu zająć, więc dlatego jest to ważne dla nich strategicznie. W sensie całej strategii wojennej ten Bachmut nie jest bardzo ważnym miejscem. Jest istotnym, ale nie bardzo ważnym. Myślę, że w dużej mierze Rosjanie poświęcają tysiące ofiar, chcą mieć jakiś sukces. No i uważają, że tam mają największe szanse do odniesienia tego sukcesu, którym by się mogli przed własnym społeczeństwem pochwalić. Także oczywiście Bachmut jest skrzyżowaniem dróg, które ułatwiałoby zajęcie reszty Donbasu. I tak mówię, w tym sensie jest to istotne miejsce, a nie jest to miejsce kluczowe z punktu widzenia całej strategii wojny. Także w dużej mierze jest to element propagandy i psychologii, to rzucanie tysięcy ofiar na Bachmut. To skoro mówimy o tej propagandzie, to weźmy pod lupę ostatnie wypowiedzi Władimira Putina, mówię o zeszłotygodniowym spotkaniu z weteranami rosyjskimi. Putin powiedział, zacytujemy, działania wojenne na pełną skalę w Donbasie nie ustały od 2014 roku, a wszystkie rosyjskie działania, w tym operacja specjalna, mają na celu powstrzymanie tej wojny. Jak możemy rozumieć te słowa? No, czarne jest białe, powiedział Putin, mówiąc najkrócej. No, oczywiście jest to element właśnie tej całej opowieści, która coraz bardziej w wydaniu rosyjskim zaczyna być opowieścią o wojnie ojczyźnianej, bo to ta bajka o operacji specjalnej, którą bardzo długo Rosjanie opowiadali swojemu społeczeństwu i samym sobie, okazała się kompletną nieprawdą. Wojna trwa 11 miesięcy. Wojna angażuje coraz bardziej niszczy gospodarkę i społeczeństwo rosyjskie. Społeczeństwo niszczy, bo wojna jest czynnikiem doprowadzającym do rozkładu pewnych struktur społecznych, zwłaszcza wojna napastnicza. Wobec tego w tej chwili Putin zaczyna wchodzić w taką opowieść o wielkiej wojnie ojczyźnianej Rosji z NATO i rzeczywiście mówi prawdę, że wojna trwa od 2014 roku. Tylko problemem jest to, że nikt nikogo nie wyzwala, znaczy Rosjanie nikogo nie wyzwalają, tylko poszerzają pola okupacji. No, są napastnikiem. Putin próbuje z tej opowieści wyjść właśnie w kierunku obrony rosyjskiego miru, rosyjskiego świata, rosyjskiego języka. To jest stały motyw propagandy rosyjskiej. Zresztą w innych wypowiedziach, w instrukcjach dla propagandy, która ma mówić o konflikcie nie Rosji z Ukrainą, tylko Rosji ze światem zachodnim i z NATO, bardzo wyraźnie wskazują, że Rosjanie chcą doprowadzić do takiej totalnej mobilizacji społecznej. Totalnej mobilizacji społecznej z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby rzeczywiście móc skontynuować tę wojnę, a po drugie, żeby społeczeństwo rosyjskie
rosyjskie było przygotowane na krew, pot i łzy, czyli na kolejne wyrzeczenia, no bo państwo toczy egzystencjalną walkę z całym światem zachodnim. I zanim jeszcze na zakończenie zapytam o ustalenia w Ramstein, to chyba taka drobna aktualizacja. Pojawiła się wypowiedź Anneleny Baerbock, minister spraw zagranicznych Niemiec, która powiedziała, że Niemcy nie staną na drodze, jeżeli Polska będzie chciała przekazać wyprodukowane w Niemczech czołgi Leopard właśnie Ukrainie. Jak można, czy Ukraina może być zadowolona z ustaleń ze spotkania w Ramstein? I tak i nie. No, po części może być zadowolona, dlatego że tak jak się przegląda tę ofertę sprzętu, który ma napłynąć na Ukrainę, to naprawdę prawie wszystkie kraje europejskie dość znaczną ilość uzbrojenia, łącznie z Niemcami zresztą, zadeklarowały, że na Ukrainę wyślą. Część tego uzbrojenia płynie. Znaczące dostawy są również amerykańskie. Natomiast o tyle Ukraina może być nie usatysfakcjonowana, że wciąż nie zapadły decyzje kluczowe o dostawach sprzętu, które pozwoliłby Ukrainie przejść do ofensywy, szczególnie właśnie czołgów. No i gdzieś w tle również pojawia się kwestia samolotów, które Ukraina prędzej czy później będzie musiała dostać. I także umiarkowanie Ukraina może być w Ramsztajnie zadowolona. Opór niemiecki przed dostawą czołgów jest, szczerze mówiąc, jakimś idiotyzmem, dlatego że Niemcy, co zresztą wynika i z wypowiedzi pani minister Baerbock, z wypowiedzi szefowej Komisji Obrony Bundestagu, która z kolei jest przedstawicielką FDP i która skrytykowała niesłychanie ostrą. Czy mnie słychać? Zwlekanie. Dobrze, to proszę czuwać, jeśli na pana zapomnę, dobra? Niemcy się pewnie na to zgodzą, pewnie nawet jakieś własne czołgi dadzą, tylko to zwlekanie jest dowodem tego, że Niemcy na trwałe, jak się wydaje, i to jest dla nas istotna informacja, no Niemcy na trwałe utraciły zdolność kierowania Europie. To jest kłopot, który mają Niemcy. I w jakimś sensie Unia Europejska, która była przyzwyczajona do tego tamtemu niemiecko-francuskiego, ja zwracam uwagę, że Macron zadeklarował, że Francja rozważa wysłanie czołgów francuskich Leclerców do Ukrainy. A Francuzi mają dużo zakonserwowanych i nieużywanych obecnie. Więc Ukraina dostanie te czołgi, tylko ja mam wrażenie, że w tej chwili zaczyna się wyścig z czasem. Rosjanie przygotowują się do ofensywy, no bo jeżeli Putin nie osiągnie jakiegoś sukcesu, to mu zaczyna się pomału spadać gilotyna polityczna na szyję. I jemu, i temu jego otoczeniu. Więc coś, co ogłosi jako sukces, musi zdobyć. A Ukraińcy mu na to nie pozwalają, a z kolei Ukraina no, jest zmęczona tą wojną. Ukraina też potrzebuje sukcesu, potrzebuje w końcu wyparcia Rosji z terenów okupowanych, bo ja przypominam, że pod okupacją rosyjską mieszka w tej chwili jakieś 8-9 milionów Ukraińców. To są najbardziej uprzemysłowione regiony Ukrainy. Więc ta wojna domaga się przełomu, a żeby nastąpił przełom, to Ukraina musi mieć broń i to broń również pozwalającą na ofensywę. I ta pomoc musi iść szybciej, bo ten czas jest tutaj kluczowy. Pan ambasador wspomniał o tym czasie. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Jerzy Marek Nowakowski, był ambasador RP dziękuję na Łotwie, bardzo. A także w Armenii, dyplomata, ekspert do spraw polityki zagranicznej. Jeżeli mówimy o Ramstein, to prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, które zajmuje się głównie wzmacnianiem właśnie tej więzi euroatlantyckiej, która jakoś tam została potwierdzona, choć ze wrzytami w Ramstein. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Drodzy Państwo, dziękuję również. Za kilka chwil połączymy się z Krematorskiem. Tam przybywa Jakub Stasiak. Będziemy się łączyć, a w międzyczasie kilka informacji, które na bieżąco wrzuca Wschodnia Grupa Radia Wnet. Przed momentem komentowaliśmy postawę Niemiec.
względem wysyłania sprzętu Ukrainie. Mamy już nową informację. Niemiecki minister obrony powiedział, że decyzja w sprawie wysyłki niemieckich czołgów na Ukrainę zostanie podjęta wkrótce. Niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie, w wywiadzie powiedział, że rząd musi wziąć pod uwagę wiele czynników, a kraj nie podejmie pochopnej decyzji. Do takich czynników należą m.in. konsekwencje dla bezpieczeństwa ludności niemieckiej. A ja już widzę, że mamy połączenie. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, korespondent Radia Wnet na Ukrainie. Dzień dobry. Tak, dzień dobry państwu. Powiedz proszę, jak minęły ostatnie 24 godziny? A cóż, ostatnie dni spędziliśmy na intensywnej ewakuacji Bachmutu. W ciągu 2 dni udało nam się wywieźć około 18 osób z miasta i jego okolic. A w tym momencie, jak państwo doskonale zdają sobie sprawę, miasto jest w częściowym okrążeniu. To, o czym wspomniał mój przedmówca, czas goni tak Rosjan, jak i Ukraińców. Tutaj wszyscy starają się przygotować możliwie dobrze właśnie na tę ofensywę, która postępuje. No i to widać właśnie także wewnątrz miasta. Coraz więcej zgłoszeń, coraz bardziej napięta sytuacja. Te zgłoszenia płyną tylko z Bachmutu? Z jakich miejsc? Również na północ od Bachmutu, jeżeli spojrzymy na zachód od Soledaru, wszystkie te miejscowości przyfrontowe, one teraz właściwie znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu, bezpośredniej bliskości frontu, więc w tym momencie również i z tych rejonów postępuje ewakuacja. Myślę, że to jest kwestia tygodni, żeby właśnie zobaczyć kolejne postępy Rosjan na tym odcinku, dlatego to jest taki newralgiczny czas również dla cywili, żeby podjąć te decyzje o wyjeździe. Z dzisiejszego komunikatu ukraińskiego sztabu generalnego można wnioskować, że rosyjskie wojska podjęły tę kolejną próbę okrążenia Bachmutu i chcą odciąć miasto od źródeł zaopatrzenia. Czy ty posiadasz informację, jaka sytuacja jest na ten moment? Czy możesz potwierdzić te słowa, ten komunikat ukraińskiego sztabu generalnego? To, co powtarzałem też na państwa antenie od jakiegoś czasu, właśnie do niedawna jeszcze funkcjonowały 3 trasy, w tym północna. Ta północna, o której właśnie mówimy, na którą od strony Soledaru nacierają Rosjanie, ostatnio była zaatakowana. Tam do miasta prowadzi most. Most został ostrzelany. My w tym momencie nie byliśmy w stanie właśnie wrócić tą północną trasą. Więc widać już te zakusy, widać, że po prostu ta bliskość frontu sprawia, że również ten tranzyt na tym cierpi. W tym momencie do Bachmutu jeździmy 2 trasami prowadzącymi od południa. One są jeszcze relatywnie bezpieczne. Natomiast to, o czym pani wspomniała, zdecydowanie się dzieje, zdecydowanie postępuje. W tym momencie coraz większym zagrożeniem jest w ogóle sama trasa do Bachmutu, którą pokonujemy codziennie, niemal czasem nawet kilkukrotnie. Więc to jest troszkę tak, że ścigamy się obecnie z czasem. Póki te trasy są jeszcze drożne, staramy się namawiać, staramy się tych ludzi wywozić, bo na pewnym etapie, przypomina mi to przykład Siewierodoniecka, te trasy staną się tak zwanymi drogami życia, czyli będą po prostu tak intensywnie ostrzeliwane, że niekiedy po prostu bezpieczniej będzie dla cywili zostać wewnątrz miasta, chować się po schronach, po piwnicach, a dla wolontariuszy coraz rzadziej jeździć. I tym właśnie ta postępująca ofensywa i zakusy na te trasy też skutkują. A żeby być skutecznym i żeby móc pomagać, potrzeba na to środków. Proszę powiedzieć, gdzie ewentualnie słuchacze Radia Wnet, w jaki sposób można was wesprzeć? A tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany partycypowaniem w tym, co robimy, czyli właśnie ewakuacją ludności cywilnej, to zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, to jest Czarne Owce Kuby. Tam znajdują się informacje o zrzutce, również PayPal, również Revolut wchodzą w grę. No i każda taka pomoc oczywiście ma olbrzymie znaczenie. Tak jak mówię, ścigamy się z czasem. W najbliższych tygodniach myślę, że to sytuacja Bachmutu, mówiąc kolokwialnie, się po prostu wyjaśni, więc to jest ostatni czas, w którym my możemy jeszcze tym cywilom wewnątrz miasta pomóc. Czarne Owce Kuby, to należy wpisać w wyszukiwarce i my także zachęcamy do takiej pomocy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jakub Stasiak, korespondent wojenny, wolontariusz, który obecnie pomaga przy ewakuacji ludzi z Bachmutu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również, do usłyszenia.